Z tej strony Gaźmi, witajcie ludziska w pierwszym odcinku z rolniczych przygód na Osinie Farming Simulator 22. Tak, a normalnie nie wierzę, że to mówię, witam was ludziska na Osinie. Dzisiaj wyszła Osina, zrobiłem sobie na szybko save'a. No i myślę, że będziemy sobie tą mapę testować jak należy. Zrobiłem takiego standardowego save'a. Myślę, że wam się spodoba. Wiecie, nie ma dużo polskich modów, trzeba grać na oryginalnych maszynach i w ogóle. Także dzisiaj tylko wam przedstawię, co tutaj mam. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i suba. To będzie dla mnie widoczne, że wam się seria podoba. Powrót na Osinę z 19 w 22. No mapa się trochę zmieniła. Nie mam pól. A, safe jest super. Nie mam pól. Muszę pola kupić jeszcze. Także no to... wszystko na spokojnie. Na razie wam pokażę swój park maszynowy. Zaczynawszy tutaj od pick-upa. Mamy pick-upa, bo nie ma wołgi. Niestety to nie 19. Tu trzeba się bawić inaczej. Chociaż może wołgę sobie przekonwertuję, ale to zobaczę. Dobra, tutaj mamy agregat Amazonki. No, standardowy, jakby to nie było. Mamy następnie kombajn dominatora i siewnik do kukurydzy agromasa. Następny mamy pierwszy ciągnik na gospodarstwie, jest to Valtra z turem Quake'a, tu mamy osprzęt do niej, łyskę. Następnie mamy prasę Nicholanda, to już jest mod, fajnie, że ta prasa się znalazła w 22. Tutaj mamy widełki do Valtry, do belek, siewkę do wapna Amazonki, oczywiście z modów, rozsiewacz do nawozu Brydala. Tutaj mamy Hardiego, opryskiwacz, no i siewnik Amazonki, taki trochę dużo Amazonek, no bo dużego wyboru nie miałem. Tutaj mam takie fajne małe wały posiewne od Gutelmajor czy coś takiego. Tu jest jakiś sprzęt łąkowy, APV, nie wiem do czego to służy, ale będziemy się bawić łąkami, tutaj także no, na pewno się tym zajmiemy. Dobra, przejdźmy sobie tam w głąb i zrobimy takie kółeczko. Tu się w ogóle wszystko zmieniło na tej mapie, na tej gospodarce. Tutaj mamy dłużycę na przykład do Belfiegla, też jest to dłużyca z modów. Mamy kolejnego konia pociągowego, którego nie mogło zabraknąć, jest to John Deere 6110M z wózkiem i hedrem od Klasa. Wiem, że tak pod chmurką, ale no, tak na szybko wszystko robione. Tu mamy silosy, których tu nie było nigdy. Następnie mamy talerzówkę agromasa. Mamy przetrząsarkę Kuna. Mamy główny koń pociągowy, w sumie taki główny. Mamy Zetora Fortere, znaczy Zetora Krystala 170 HD wersja ze zgrabiarku Samasa. Ładnie ten zestawik wygląda. Kolejny mod mamy tutaj Food Maker Vertigo 120, jest to pasowóz. Oczywiście nie mamy jeszcze krów, bo to mogę dopiero sobie zrobiony i w ogóle. Mamy pług Kwernelanda, trochę duży, wiem, ale to zobaczycie raz dlaczego. Kosiarkę Kuna. No i mamy główną bestię pociągową na naszej gospodarce. Jest to John Deere 4755. Bardzo ładny. Beczkę na wodę, jak i na mleko. Dwie przyczepy Rudolfa, jak na razie tylko dwie, więcej mi nie trzeba. No i przyczepa Pottingerka, tak, Pottingerka, standardowa Pottingerka. Rozrzutnik Brantera, Fartech, no i tyle by było z masą. Wiecie co, my dzisiaj sobie tutaj zajmiemy się, aby tylko zakupem pól. Czyli standardowo lecimy z polami. Tutaj jest słonecznik, to nie wiem czym to wykoszę. Nie mam jeszcze zbieraczki do kamieni też kupionej, ale to sobie na spokojnie kupimy. Idziemy kupić pierwsze pola. Czyli tutaj gdzie jest trawa. Kupujemy cały land ten tutaj. I będziemy sobie tutaj działać. No słoneczników mam od zawalenia i buraków. No i widzę, że no fajnie, będziemy kosić słoneczniki. Muszę pokupować te pola, co chcę, no bo później będę się z tym pierdzielił. A dzisiaj sobie na odcineczku to zrobimy. Nie to.
Pole numer 6 sobie weźmiemy. Oczywiście z tych pól też coś musi być. Wiem, że to będzie dużo ogarniania, bo ja nie będę chciał kosić tych słoneczników, no bo czym to wykosy? No sami powiedzcie, tak samo to bawełny. No także no będziemy to sobie likwidować, ja to sobie będę likwidował poza odcinkami. No, oczywiście te poletka muszą być tutaj. Tego dużego pola nie będę chciał kupować na razie, no nie potrzebuję wręcz. Kupmy sobie tutaj ten landzik, oczywiście i tu sobie połączymy wszystko. No, będzie dużo orania, będzie dużo przygotowywania tego save'a, no ale no, jeżeli ma się coś tutaj rozwinąć, to się rozwinie. Mam inny plan na łosinę w tej grze, w tej części farminga. I oczywiście, jak to mogliście się spodziewać, że wcześniej czy później osina wyjdzie i ja do niej wrócę. Dobra, tych dużych pól na razie nie potrzebuję kupować. Kupmy sobie, aby tutaj było kiedyś takie fajne pole. I to jest to pole, tak, to jest to pole tutaj, 39 w tym sektorze i ja bym chciał jeszcze takie fajne pole było dojazdowe w tym miejscu i to jest pole 33 bodajże. No, także no będzie trochę orania, będzie trochę przygotowywania, no ale... jakoś się to ogarnie, że tak powiem. W sumie co tutaj mamy? A, tutaj mamy soję. No to tej soi nie będę likwidował, no bo... trzy pola, to wiecie, no to... To co będę chciał, to zostawię. Tego, co nie będę chciał, to będę musiał zlikwidować, czyli taką bawełnę, taki tutaj słonecznik, no bo... bez przesady, że będę to kosił. No te pola na dzień dobry też likwidujemy. Bo ziemniaki i te inne. Niby mógłbym to zostawić, ale no ja sobie wolę przygotować, zrobić to wszystko po swojemu, żeby to wyglądało, miało ręce i nogi, a nie tego. Że tutaj też sobie będziemy pewnie łączyć tak jak standardowo było łączone tą łąkę z tymi polami, chociaż na początku pewnie sobie połączymy tylko te pola dwa. Łąkę na razie zostawimy, bo może sianokosy zrobię w następnym odcinku, ale to tak może na tej małej łące. Także co, no będziemy sobie tutaj działać, a tutaj mapę zacznę przygotowywać pod odcinki pomału. Pierwszy odcinek myślę, że no po świętach raczej, no bo tutaj też sporo czasu trzeba włożyć, żeby tą mapę przystosować pod nagrywanie w ogóle, tak? No możemy zapak jeszcze wykosić, tylko że tu widzicie co się dzieje, chwastu. No także zobaczymy, może coś się uda jeszcze pokosić, zobaczymy co będziemy robić w następnym odcinku. Na razie aż sobie przygotuję tylko tutaj, no tutaj to soję też bym mógł zostawić, a to wykosić, no ale no... nie wiem, no zobaczymy. Dobra ludziska, ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i suba. No i co, ja się z wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, cześć!